Cześć, witam Was na kanale Like Makijażowy. Dzisiaj zapraszam Was na Denko i Denko tym razem nagram w zupełnie inny sposób niż zawsze, ponieważ uzbierało mi się tak dużo tego, a wina jest tego, że taka, że o, kupiłam sobie takie ogromne pudło na produkty do Denka. No i tak wrzucałam. Te pudło uzbierało mi się aż czubate. Teraz te wszystkie produkty sobie wyłożyłam przed sobą na biurku. Podzieliłam je sobie na produkty, które okazały się bublami w mniejszym lub większym stopniu i na produkty, które spełniły moje oczekiwania również w mniejszym lub większym stopniu. Także dzisiaj zajmiemy się produktami, które spełniły moje oczekiwania, a w następnym filmiku zobaczycie te, które okazały się bublami. Pierwszy produkt jest to olejek pod prysznic Wellness and Beauty z czystym olejem migdałowym oraz wyciągiem z bambusa. Ja go kupiłam, żeby myć nim pędzle i gąbeczkę do podkładu. Uznałam, że skoro całkiem nieźle sprawuje się olejek z Isany do mycia pędzli, sprawdzę też inny olejek. I ten ma przepiękny właśnie migdałowy zapach. Olejek z Isany, o ile fajnie nawet domywał pędzle i gąbeczki, o tyle strasznie śmierdział i zapach mi mega przeszkadzał, dlatego zdecydowałam się na ten olejek i naprawdę bardzo fajnie się sprawdził. Te produkty to już są moi stali bywalcy w Denkach. Jest to antyperspirant w żelu Lady's Peach Stick o zapachu Fruity Splash. Obydwa są o tym samym zapachu. Niestety nie wiem, czy już nigdzie nie dostanę tego zapachu, ale nigdzie ich nie ma i musiałam kupić inny zapach. Także jestem smutna, ponieważ ten zapach najbardziej uwielbiałam. Ale przechodząc do samego produktu, jest naprawdę bardzo wydajny. Mi taki jeden żel wystarcza na jakieś 2 miesiące minimum. Bo naprawdę bardzo malutko go wystarcza, macie pełną kontrolę nad tym, ile produktu sobie wykręcicie. Naprawdę nawet najbardziej pocące się osoby myślę, że będą z niego zadowolone, bo naprawdę, o ile żaden inny produkt aż tak nam nie działa, tak ten sprawia, że nie pocę się i nie śmierdzę przez cały dzień. Kolejny produkt, mam tutaj takie blaszane opakowanie po wkładkach higienicznych. Coś takiego. I są to rossmanowe wkładki Facelle. I o ile te wkładki, konkretnie z tego pudełeczka, naprawdę zmieniły moje zdanie i wyobrażenie o rossmanowskich wkładkach, bo od kiedy pamiętam, mam problem z wkładkami higienicznymi, że one po prostu odklejają mi się od bielizny. Nie wiem skąd się to bierze, ale większość wkładek mi się odkleja. Te nie. No i troszkę się wkurzyłam, ponieważ wkładki z identycznym napisem tutaj, możecie sobie zobaczyć. Wkładki z identycznym napisem, jak jest tutaj, w pełnowymiarowym opakowaniu są zupełnie inne niż te. Nie wiem dlaczego tak jest, ale się wściekłam, ponieważ tutaj na tych wkładkach mamy mega mocny klej, który jest rozłożony po całości, po całej długości wkładki, a w pełnowymiarowym opakowaniu mamy klej, który nie dość, że jest tylko paseczkami, trzema nałożony, to jeszcze w ogóle nie jest aż tak lepki jak ten. Także nie wiem. Wkładki z tego opakowania blaszanego jak najbardziej Wam polecam. Pełnowymiarowe opakowanie jest po prostu do niczego. Nie wiem czemu tak się dzieje, może ktoś z Was wie i może ktoś używa tych wkładek i będzie wiedział, czy któreś mają inny, lepszy klej. Chętnie się dowiem, także piszcie mi jak coś w komentarzach, bo naprawdę z tych byłam mega zadowolona. Następny produkt, mam tu płyn micelarny L'Oreal. Usuwa makijaż, oczyszcza, koi, skóra wrażliwa i sucha, 400 ml. Data ważności 6 miesięcy od otwarcia i jak najbardziej Wam go mogę polecić, jeżeli macie wrażliwe oczy, wypalałam gałki oczne od każdego płynu, tak ten będzie delikatny i fajnie zmywa makijaż. Jak najbardziej polecam, choć ja nie lubię za bardzo tak dużych opakowań, ponieważ zauważam zawsze, że gdzieś tyle płynu jak mi zostaje, to on już zaczyna mi podrażniać oczy. Już on troszkę chyba jest utleniony czy coś i zaczyna mnie podrażniać i wtedy muszę go wykańczać do zmywania swatchy z ręki czy coś, jak nagrywam dla Was filmy. Ale ogólnie to jak najbardziej Wam polecam. I on kosztuje chyba około 20 paru złotych bez promocji, ale na promocjach można go chyba dostać za jakoś 15 zł. Także myślę, że cena też nie jest jakoś wygórowana. Kolejny produkt jest to olej konopny nierafinowany z firmy Kalaya. Ja tego oleju dodawałam sobie do maseczek, albo do serum do twarzy, jak miałam problemy z trądzikiem, albo nawet sam ten olej można sobie miejscowo na niedoskonałości nałożyć na twarz.
Ten produkt jest genialny. Naprawdę fajnie pomaga pozbyć się wyprysków na twarzy, wspomaga walkę właśnie z trądzikiem, fajnie nadaje się, żeby dodać go do maseczek właśnie jakichś przeciwtrądzikowych. No genialny produkt, naprawdę. Dużo też mówię o nim w filmie o surowcach naturalnych dla laików. Tutaj macie linka, jakbyście chcieli zobaczyć. I naprawdę jak najbardziej Wam polecam. Troszkę się zapowietrzyłam, nie wiem o co chodzi. Kolejny produkt z Kalai, jest to żel hialuronowy 1% i jego też lubiłam dodawać sobie do maseczek albo rozrabiać z nim serum do twarzy. Naprawdę bardzo fajnie nawilża skórę. Skóra po nim jest taka mięciutka, fajna, wygładzona i nawilżona. I też jak najbardziej Wam polecam, fajny produkt, czy dodać do maseczki, czy to do serum, tak jak mówiłam. Można go dodać również do toniku do twarzy, jeżeli chcecie, żeby był bardziej nawilżający. Genialny produkt i naprawdę jest całkiem niedrogi. Dodam, że te produkty Kalaya kupowałam w sklepie internetowym Naturalne Piękno. I tutaj kolejny produkt z Kalai mam. Olej Nim nierafinowany. On okropnie śmierdzi, naprawdę. I ja go używałam do maści na łuszczyce dla Dawida, bo już Wam mówiłam kilka razy, że on ma taki problem na dłoni, że mu się strasznie skóra łuszczy. Już był z tym u lekarza, ale nie wiedzą co to jest, bo to nie jest stricte łuszczyca. Nie wiadomo, ale całkiem fajnie pomagał łagodzić to łuszczenie, pomagał nawilżyć skórę i przeciwdziałał właśnie powstawaniu właśnie jakichś tam uszkodzeń na skórze, bo czasami od tej suchości pękała skóra aż do krwi. Także naprawdę bardzo fajnie pomagał z tym walczyć. Kolejny produkt, jest to nowość z Rossmana, szampon do pędzli, opakowanie 100 ml. I tutaj miałam z tym produktem malutki problem, ponieważ on ma taką konsystencję żelową. Jak widzicie, jego tutaj jeszcze trochę mi zostało. I ja go teraz nie wyrzucę, będę musiała go jakoś wydobyć, ale jak widzicie, on niby jest lejący, ale generalnie on ma taką konsystencję trochę galaretki. I to opakowanie wcale nie pomaga w wydobyciu go. Musiałam kupić sobie buteleczkę z dozownikiem, przelać ten produkt i dolać troszeczkę wody, ponieważ on na tyle jest galaretkowaty, taki glutowaty, ciągnący się, że nawet jak go sobie tak wyciśniecie na dłoń i nie odsuniecie, tylko od razu go puścicie, to on się wyssa z powrotem cały. Także musiałam dodać sobie troszeczkę wody, wymieszać, to się wszystko fajnie wymieszało i faktycznie pompka zaczęła go ciągnąć, bo wcześniej nie chciała go ciągnąć i naprawdę bardzo fajnie myje pędzle ten produkt. Jest bardzo wydajny, naprawdę teraz mam go zużyte gdzieś, tyle można powiedzieć, bo mam go w innym opakowaniu teraz po prostu, a już używałam go, nie wiem, no 3 tygodnie, jakoś tak, a pędzle myję tak co drugi dzień. Także takie 100 ml to mi powinno wystarczyć gdzieś na miesiąc. Naprawdę, ja bardzo dużo używam tych płynów. Gąbeczkę do podkładu też myję codziennie. Także powinien bardzo szybko się zużyć, a jak mówię, zużyłam go gdzieś tyle, jak na razie. Także naprawdę fajnie. No i teraz to go sobie będę musiała do góry nogami obrócić, żeby ścieknął i sobie go jeszcze tam doleję. Także ten żel do mycia pędzli jak najbardziej Wam polecam. Choć te opakowanie naprawdę, no, nie jest na plus, jak dla mnie. Sam produkt jak najbardziej jest ok. Także polecam dolać sobie do niego trochę wody i dać pompkę czy coś w ten deseń. Wtedy naprawdę będzie wygodniejszy i poręczniejszy. Kolejny produkt jest to maseczka wygładzająca z L'Oreala. To jest ta glinka czerwona. Ona ma w sobie takie troszeczkę drobinki peelingujące, także ja lubiłam robić też w ten sposób, że jak ją zmywałam, to zmywałam ją bawełnianą ściereczką i od razu tą ściereczką też robiłam sobie taki delikatny peeling. Skóra po tej maseczce jest przecudownie wygładzona, kolor jest taki lekko wyrównany, pory są fajnie oczyszczone. No naprawdę, słyszałam, że w tych maseczkach jest syf, no ale skóra naprawdę fajnie po niej wygląda. I jestem mega zadowolona i Wam polecam. Teraz była na przykład w Rossmanie promocja minus 49% na maseczki, także można było kupić ją taniej, bo ona normalnie kosztuje jakieś 35 zł. A tak, można było kupić ją za połowę ceny. I naprawdę nawet za te 35 zł się opłaca. Niby producent mówi, że ona powinna wystarczyć na 10 aplikacji, a mi nakładana pędzelkiem wystarczyła na około 15 czy 16 aplikacji. Także to tylko od Was zależy, na jak długo ona Wam wystarczy. Kolejny produkt jest to francuska glinka zielona z Kalai.
Bardzo fajny produkt, uwielbiałam ją do maseczek właśnie przeciwtrądzikowych, oczyszczających, żeby łączyć ją z węglem aktywnym albo z czarną glinką francuską. Naprawdę fajnie wygładza skórę, pomaga ją oczyścić i przeciwdziałać trądzikowi. Super, polecam. Tutaj mam maseczkę OMG Peel Off. Ja robiłam 3 dni z maskami OMG. Także jeżeli widzieliście ten odcinek, to na pewno kojarzycie tą maseczkę. Jeżeli nie, to tutaj będzie odcinek, w którym testuję tą maseczkę. Ja ogólnie nie lubię maseczek Peel Off. Każda mnie zawsze boli. I o ile po tej faktycznie jakiś tam efekt na skórze był widoczny, to ja jej nie kupię, ponieważ po prostu mnie to za bardzo boli. Ja wolę maseczki w płachcie albo takie właśnie do zmywania. Nienawidzę maseczek peel off. Tutaj mam glinkę pomarańczową, francuską. Uwielbiałam mieszać ją z miodem. Bardzo fajnie nawilżona była po niej skóra, wygładzona, rozświetlona. Dodatkowo ta glinka też fajnie, delikatnie oczyszcza skórę, nie podrażniła mnie w żadnym wypadku. Naprawdę bardzo fajna glinka i myślę, że jeszcze kiedyś ją kupię. Naprawdę polecam. Tutaj mam kolejną maseczkę OMG, jeżeli jesteście ciekawi tej konkretnie, to tutaj teraz mignie Wam link do filmu z tą maseczką. Z niej też byłam, pamiętam, bardzo zadowolona. Przede wszystkim urzekły mnie te płatki pod oczy w tej maseczce, naprawdę przecudownie nawilżyły okolice pod oczami. Ogólnie sama maseczka, jak pamiętam, bardzo fajnie oczyściła skórę i wygładziła. Teraz tak do końca już nie pamiętam, ale jeżeli jesteście ciekawi, to macie tam linka do filmu z tą maseczką. I tu ostatnia maska OMG to była ta bąbelkująca i ta, pamiętam, chyba sprawdziła mi się najlepiej. Teraz też tak do końca nie pamiętam i tu znowu mignie Wam link do filmu z konkretnie tą maseczką, jeżeli jesteście ciekawi, jak się sprawdziła, ale pamiętam też, że skóra była bardzo fajnie oczyszczona, ta bąbelkująca maseczka rozpuściła troszeczkę ten martwy naskórek i buzia była taka fajnie wygładzona. No, tak coś pamiętam, ale teraz ciężko mi jest tak do końca powiedzieć, także jeżeli jesteście ciekawi konkretnie, to zapraszam Was na te linki, które tutaj przed chwilą mignęły. Jak nie zapomnę, to znajdą się one również w opisie. Ja już nagrywam dla Was 5 film teraz, może dlatego tak się zapowietrzam, nie wiem, ale czuję taki niedosyt powietrza w płucach. Ale dobra, jedziemy dalej. Kolejna rzecz jest to antyperspirant do stóp z Bielendy. Jest to mój nieodłączny przyjaciel. Kończę jedno opakowanie, zaraz wyciągam z szafki z moimi zapasami następne opakowanie. O ile kiedyś zawsze miałam problem z potliwością moich stóp, ponieważ wiadomo, jak się chodzi w pracy w cichobiegach 12 godzin, no to stopy potrafią troszeczkę nam się spocić i wydzielać nieprzyjemny zapach. Tutaj z tym antyperspirantem nie mam już takiego problemu. Moje buty ani stopy w ogóle nic nie wydziela nieprzyjemnego zapachu. Pachnie po prostu, nie wiem, skarpetką wyjętą z prania. Serio. Nic nie czuć stopy. W ogóle mi się stopy nie pocą teraz z tym produktem, a nawet jeżeli troszeczkę się spocą, co zdarza się naprawdę rzadko, to nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu. Polecam, jest to antyperspirant Bielenda w mgiełce, zmniejsza wydzielanie potu, zapobiega nieprzyjemnemu zapachowi, odświeża i przywraca komfort. Używam tego produktu codziennie już chyba od roku, co najmniej, i on kosztuje w cenie regularnej dychę, także... Także nic, tylko kupować, a jest to wydajny produkt, bo on mi starcza co najmniej na 3 miesiące. Polecam. Tutaj mam peeling na bazie soli morskiej i oleju z firmy Wellness and Beauty z Rossmana. Ja Wam już chyba kiedyś mówiłam o tym peelingu i moim zdaniem jest to najlepszy peeling na świecie. Tylko to opakowanie jest wkurzające, bo ja nienawidzę takich słoiczków i zawsze muszę się czymś walnąć tutaj podczas zamykania i palec mnie później boli. Natomiast jeżeli chodzi o sam produkt, jest to właśnie sól morska zanurzona w oleju, włoski olej z pestek cytryn i wyciąg z werbeny pospolitej. Czyli jak już możecie się domyślać, zapach będzie taki bardziej odświeżający, cytrynowy, właśnie werbena, te sprawy. Ale sam zapach to jakby tutaj jest dla mnie najmniej ważną, istotną sprawą. Peeling przecudownie ściera martwy naskórek, wygładza skórę, nie podrażnia, nie rozpuszcza się zbyt szybko, jest wystarczająco ostry, wystarczająco gęsty i zostawia skórę bardzo fajnie nawilżoną. Dodatkowo on lekko natłuszcza skórę, dzięki czemu po zrobieniu peelingu ja mogę ogolić moje nogi przed naświetlaniem lampą moją IPL.
bez użycia dodatkowych produktów, bo nogi mam tak delikatnie natłuszczone i ta maszynka bardzo fajnie sunie po nogach, także nic dodać, nic ująć, uwielbiam ten produkt, on kosztuje do 15 zł, jest bardzo wydajny, bo ja go używałam chyba z pół roku, naprawdę, a peeling robię tak przynajmniej raz w tygodniu. Także tak, jak najbardziej Wam polecam, genialny produkt. Tu mam takie nawilżane chusteczki do higieny intymnej z Rossmana, Facelle, 20 chusteczek, pH przyjazne dla skóry, zawierają wyciąg z aloesu, zawierają wyciąg z zielonej herbaty i rumianku. Zapach mają przecudowny, wiem, że tam były już w Rossmanie takie z niebieskim paseczkiem, one pachną troszeczkę inaczej, te mają naprawdę fajny zapach. I o ile nie uznaję takich chusteczek jako produkt zamienny do umycia normalnie się w okolicach intymnych, o tyle bardzo lubię takie chusteczki podczas menstruacji, na przykład kiedy chcę się odświeżyć, albo ogólnie w ciągu dnia, kiedy czuję, jak są upały czy coś, że powinnam się odświeżyć, wtedy tak, jak najbardziej takie chusteczki lubię, natomiast na pewno nigdy to nie będzie u mnie zastępnikiem po prostu umycia się, tak? Nawet gdzieś podczas jakiegoś wyjazdu ja bym się czuła niekomfortowo, jakbym miała użyć tylko takiego produktu, ale tak do odświeżenia się w ciągu dnia jak najbardziej polecam i kosztują grosze. Mam tu kolejny produkt z Facelle, plastry rozgrzewające na bóle menstruacyjne i mamy tutaj dwie sztuki. Bardzo fajny produkt, tym bardziej, że to kosztuje chyba jakoś 8 czy 9 zł, a mamy tutaj dwie sztuki. Jak najbardziej tych plastrów rozgrzewających można używać również na bóle kręgosłupa. Sprawdziłam to, bo podczas właśnie menstruacji nałożyłam jeden plaster sobie w okolicy podbrzusza, a drugi na kręgosłup, bo często tak mam po prostu, że mnie też kręgosłup mocniej boli niż zwykle w tych dniach i jak najbardziej fajnie się sprawdziły, fajny klej jest, nie odklejały się te plastry, wytrzymały całą noc ze mną i pomogły mi faktycznie i na pewno taniej wychodzą niż takie plastry rozgrzewające firmy APAP czy Pyralgina. Bo tutaj mamy aż dwa plastry za cenę 8 zł, a tam bodajże mamy jeden plaster właśnie w podobnej cenie. Także jak najbardziej Wam polecam. Tutaj mam Sylveco tymiankowy żel do twarzy. Skutecznie oczyszcza, rozjaśnia, wygładza skórę i łagodzi podrażnienia. Bardzo fajnie oczyszczający żel, ale nie oczyszcza agresywnie. W sensie po umyciu twarzy tym żelem czułam, że ona jest bardzo dobrze oczyszczona, ale nie jest jakby tak całkowicie zdarta z tej całej warstwy ochronnej i nie czułam takiego ściągnięcia po umyciu twarzy tym żelem. Zapach może nie jest zbyt przyjemny, bo wiadomo, to jest tymianek, ale jak najbardziej Wam polecam, bo naprawdę bardzo fajnie sprawdził się u mnie ten produkt. Tutaj mam zużyte masło Shea, nierafinowane. Ja go używałam do maści na łuszczyce dla Dawida i tak jak mówiłam przy tych innych produktach, naprawdę bardzo fajnie się sprawdzało do tego produktu, do tej maści. Bardzo fajnie też nawilżało to skórę Dawida i wspomagało przeciwdziałanie właśnie łuszczeniu się tej skóry i pękaniu. Super, polecam. Często jak Wam mówię, że zmywam maseczki takimi ściereczkami bawełnianymi, pytacie się mnie, jakie to są ściereczki, a są to te ściereczki. Jest to opakowanie bawełniane chusteczki kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, do usuwania makijażu, maseczki, peelingu, do pielęgnujących kompresów, do osuszania skóry twarzy, do stosowania na sucho i na mokro. I mamy tutaj ich ile? 100? 30 sztuk. Myślałam, że 100. Ale mamy tutaj 30 sztuk. Takie opakowanie kosztuje gdzieś około 5 zł. Po zmilżaniu wodą jak najbardziej fajnie sprawdza się do zmywania maseczek i serdecznie Wam polecam. Już ten filmik trochę długo trwa, to się zacznę sprężać może bardziej. Tutaj mam szampon Yves Rocher Volume. Bardzo fajnie wygładzał moje włosy, ale nie dodawał objętości. Nie powiedziałabym, że jest to szampon dodający objętości, bardziej bym powiedziała, że jest to szampon wygładzający, nabłyszczający. Włosy faktycznie po nim ślicznie wyglądały, błyszczały się, były gładziutkie, lejące, nie były obciążone, ale też nie dodawał objętości. Także znalazł się w produktach, które spełniły moje oczekiwania. Może nie do końca właściwie, no bo jednak nie spełnił oczekiwań, bo nie dodał objętości, ale zadziałał również pozytywnie. Także polecam Wam, ale nie kiedy szukacie szamponu, który doda Wam objętości. Tutaj mam drugi szampon z Yves Rocher, jest to szampon oczyszczający z wyciągiem z pokrzywy do włosów przetłuszczających się. I wydaje mi się, że to jest mój święty graal. Naprawdę, bardzo dobry szampon do włosów przetłuszczających się. Polecam Wam przetestować. Przedłużył świeżość moich włosów, co prawda tylko o jeden dzień, ale to i tak jest bardzo dużo.
bo żaden inny szampon za bardzo nie chce tego robić. Czasem znajdą się takie, które tam troszkę sprawią, że te włosy wyglądają lepiej, ale ten naprawdę przecudownie przedłużył świeżość moich włosów. Co prawda troszkę moje włosy na końcach przesuszył, ale to był mój błąd, że podczas używania tego szamponu nie używałam odżywek do włosów, ponieważ było ciepło, było lato, ja wtedy za bardzo nie używam odżywek do włosów, bo mi się włosy jeszcze szybciej przetłuszczają. No i tutaj akurat była moja wina, ale jak najbardziej Wam polecam. Już powoli zbliżamy się do końca, także spokojnie, spokojnie. Wiem, że ten film jest mega długi. Przed chwilą mi się automatycznie nawet wyłączyło nagrywanie w tym filmie, czego jeszcze nigdy nie było. Także ja tu już chyba siedzę pół godziny ponad i gadam. Olejek do kąpieli i pod prysznic Tutti Frutti, zapach kiwi i karambola. Bardzo fajny olejek, natomiast ja go nie używałam pod prysznic, bo miał dla mnie zbyt słodki zapach i no, ja nie lubię aż takich słodkich zapachów, ale przelałam go sobie do opakowania do mycia rąk. Boże, co ja powiedziałam? Przelałam go sobie do opakowania, do mydła w płynie, do mycia rąk na zlewie. O! I tym myłam ręce i naprawdę fajnie się do tego sprawdzał. Co prawda jest to drogi produkt, troszeczkę, żeby myć tym ręce co chwilę, bo on kosztuje chyba 15 zł. No ale cóż, no kupiłam, pod prysznic się nie sprawdził, to chociaż sprawdził się do mycia rąk. Sylveco łagodny żel do higieny intymnej. I jego mi tutaj jeszcze troszeczkę zostało, bo ja już go mam dosyć długo i po prostu stwierdziłam, że jak on ma tutaj 6 miesięcy data od otwarcia, to już raczej nie będę ryzykować, żeby go używać dłużej. Zresztą mam teraz inny żel do higieny intymnej, ale bardzo fajnie się sprawdził. Skóra w tych okolicy intymnej naprawdę była fajnie nawilżona, nie powodował podrażnień, żadnych upławów ani nic takiego, a coś takiego też często mi się przytrafia przy nietrafionych żelach. Także jak najbardziej Wam polecam, fajnie się sprawdza. Nie jest to tani produkt, bo on kosztuje chyba 15 zł, ale jak najbardziej jest ok. Tutaj mam Sylveco pomadkę ochronną, brzozową z betuiną i całkiem fajny produkt, fajnie nawilżał usta. Co prawda smak i zapach nie należy do najprzyjemniejszych, ale też nie jest na tyle denerwujący, żebym nie potrafiła tego używać, a wiecie, że ja jestem naprawdę wrażliwa na zapachy. Także ja po jakimś czasie przyzwyczaiłam się do tego, no, taki nietypowy zapach dla pomadek, one zawsze są jakoś aromatyzowane, wiecie, to poziomką, to czymś takim. On tutaj pachnie po prostu naturalnie, ale bardzo fajnie nawilżał usta, długo to nawilżenie się utrzymywało i jak najbardziej Wam polecam, fajny produkt. Gąbeczka Blended i możecie powiedzieć, że przecież ona nie wygląda jeszcze tak tragicznie, ale ona jest popękana już wszędzie i mnie to denerwowało i zakupiłam sobie inne. Jak najbardziej mi się sprawdziła, na długo wystarczyła całkiem, jest mięciutka, bardzo fajnie rozprowadza podkład na twarzy i dzięki gąbeczkom Blended ogólnie pokochałam nakładanie podkładu gąbeczkami i teraz nie potrafię robić tego w inny sposób. I ostatnie dwa produkty to będą dwa tusze do rzęs. Jeden to jest Maybelline Lash Sensational, już nieraz Wam mówiłam o tym tuszu. Bardzo fajnie wydłuża rzęsy, lekko podgrubia, troszkę podkręca, nie odbija się pod łukiem brwiowym, nie osypuje i nie robi grudek. Ma same plusy, nie widzę żadnych minusów, naprawdę genialny produkt. Dodatkowo cena, on kosztuje w cenie regularnej 30 parę złotych, a w promocji możemy go kupić już za 20 parę, także jak najbardziej nic tylko kupować. Kolejny produkt jest to Bourjois One Second Volume. Wy mi pisałyście, że Wam się ten tusz nie sprawdził, u mnie jak najbardziej się sprawdził. On ma taką tutaj szczoteczkę silikonową z jakimiś kuleczkami. Na początku też tak spojrzałam, mówię, co to za kuleczki, co to ma być, ale nie. Jak najbardziej fajnie mi pogrubiał rzęsy, również się nie osypywał, nie odbijał pod łukiem brwiowym. Najbardziej mi się właśnie w tuszach zawsze podoba to, że się nie odbijają pod łukiem brwiowym. A to, czy pogrubiają, czy wydłużają, to już jest dla mnie przeważnie mniejszy problem. Bo co z tego, że rzęsy będą po aplikacji pięknie wyglądały, jak zaraz odbiją mi się i będę miała taką pandę. Także przeważnie u mnie takim wyznacznikiem, czy tusz jest dobry, czy nie jest, to czy się odbija, czy też nie. No, to tyle. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy miałyście któreś z tych produktów, czy Wam się sprawdziły, czy nie. No i to tyle. Dziękuję, zapraszam ponownie i na razie.